Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Działalność recepcji. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Ostatnią czynnością przed opuszczeniem hotelu jest rozliczenie się gościa ze świadczonych mu w czasie pobytu usług. Zakłady hotelarskie i gastronomiczne są w pewnym sensie przedsiębiorstwami handlowymi. Ich głównym celem jest uzyskanie dochodów oraz jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów. Cena jest to wartość przedmiotu, produktu lub usługi, transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, określana najczęściej w ujęciu monetarnym. Do czynników zewnętrznych, czyli czynników otoczenia ekonomicznego, zaliczamy stan gospodarki kraju, elastyczność popytu na usługi hotelarskie, poziom konkurencji, marże pośredników, modę czy kursy walut, czynniki wewnętrzne. Zależne od kierownictwa obiektu to m.in. koszty stałe i zmienne, wysokość wydatków na reklamę i promocję, marka i jej znajomość wśród klientów, jakość świadczonych usług czy polityka kredytowa. Ceny w hotelarstwie są ustalane w zależności od standardu hotelu i jego kategorii, wykorzystania miejsc, rodzaju pokoju, ich wielkości i standardu, liczby osób. Terminu, który jest rezerwowany w związku z sezonowością usług lub rodzajem obiektu, np. hotel biznesowy, w weekendy może mieć niskie obłożenie oraz od sposobu rezerwacji bezpośrednio w hotelu, poprzez hotelową stronę internetową lub przez pośredników np. biura podróży czy HRS. Ceny usług hotelowych powinny być elastyczne i dostosowywane do zmieniających się warunków gospodarowania czy działań konkurentów na rynku. Wyróżnia się cztery cele polityki cenowej, na które może być zorientowane przedsiębiorstwo hotelowe. Wielkość sprzedaży. Strategia zorientowana na maksymalizację sprzedaży lub zwiększenie udziału w danym rynku. Dzięki relatywnie niskim cenom dokonuje się zwiększenia ilości sprzedaży. Zysk. Dąży się do maksymalizacji zysku zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu oraz oczekuje osiągnięcia pożądanej stopy zwrotu od poniesionych nakładów kapitałowych. Zachowanie obecnej pozycji na rynku. Unikanie spadku sprzedaży oferowanych usług, powiązane najczęściej z minimalizacją negatywnego wpływu otoczenia. Zapewnienie przedsiębiorstwu przetrwania. Stosuje się ją, gdy nie ma innych możliwości działania, a przyjęcie takiej polityki pozwoli na przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku. Wybór celów oraz strategii ich realizacji musi być poprzedzony dogłębną analizą czynników otoczenia oddziałujących na obiekt hotelarski oraz analizą istniejących zasobów firmy. Aby wybrać prawidłowo politykę cenową, bierze się pod uwagę przede wszystkim oczekiwania nabywców co do ceny, koszty wytworzenia i sprzedaży produktów, istniejącą na rynku konkurencję. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.